Szanowni Państwo, ja zacznę od rzeczy. Paweł Kukiz zwyciężył w Londynie w wyborach prezydenckich. Co świadczy za tym, o czym za chwileczkę chciałbym powiedzieć, bo wszyscy mówimy o tym, że powrót Polaków do Polski byłby może rzeczą złą, a ja twierdzę, że byłby rzeczą bardzo dobrą i dla Pawła Kukiza, dla ugrupowania, które reprezentuje, ale także i dla Polski. Proszę pamiętać, że... No tak mówił też prezydent Andrzej Duda w Staszowie w czwartek podczas rozmowy z Radiem Kielce, że dobrze by było, żeby Polacy mogli tutaj wrócić i dobrze być przyjęci w naszym kraju. Ja mówię z dobrymi warunkami. O tym, że chciałbym, żeby wracali, żeby chcieli wracać, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić na to, żeby siłą byli wypychani z Wielkiej Brytanii, bo musimy dbać jednak o możliwość indywidualnego decydowania każdego Polaka o swoim losie, niezależnie tam, gdzie on się znajduje. Natomiast o skali tego zjawiska, tej emigracji, niech powiedzą liczby. Proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę, że od roku 2004, czyli od dnia, kiedy Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, do Anglii na Wyspy Brytyjskie wyjechało 940 tysięcy Polaków. Tam na miejscu urodziło się... Tyle tych, którzy zostali, bo ocenia się, że nawet ponad 2 miliony osób miało swoje epizody, kilkumiesięczne przynajmniej, pobytu na wyspie. Czyli przed 2004 rokiem liczba Polaków mieszkających na wyspach to było około 40 tysięcy, teraz jest prawie milion. Z czego, drodzy Państwo, to są ludzie młodzi, tam się urodziło około 108 tysięcy Polaków, już na wyspach się urodziło. No, czyli... Z brytyjskimi paszportami w bardzo wielu sytuacjach. I to jest problem, tak. I to jest problem, że już niewielkie są szanse na to, że ci Polacy wrócą. Ale ja bym się nie obawiał tego, że Polacy będą na siłę wypychani z Wielkiej Brytanii. Proszę pamiętać, że społeczeństwa wysoko rozwiniętych krajów zachodnich się starzeją i oni muszą się zasilać imigracją. Drodzy Państwo, a jeżeli mają możliwość wyboru imigrantów, powiedzmy z Bliskiego Wschodu czy z cywilizowanych krajów europejskich, takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, to wybiorą w sposób oczywisty Polaków. Polacy tam nie bazują. No nie wiem, czy wybiorą Syryjczyków bardziej niż Polaków, to ja bym się sprzeczał. Niestety. No ale być może Hindusów czy Pakistańczyków, którzy Hindusów mają tam jest dużo, już więc oni wsiąkli. Bycia w Imperium Brytyjskim, prawda? Musimy pamiętać, że Imperium Brytyjskie zawsze, czy Wielka Brytania zawsze była zlepkiem narodowościowym ze względu na swój imperializm. Ale szanowni państwo, nie o tym, o stanowisku władz brytyjskich niech świadczy chociażby słowa, niech świadczą słowa wypowiedziane przez ministra do spraw europejskich Szkocji, która jest częścią Wielkiej Brytanii, przy czym tam w Szkocji 65% Szkotów zagłosowało przeciwko wyjściu z Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych i on stwierdził, że bardzo chętnie widzi Polaków i jest szczęśliwy, że Polacy wnoszą tak duży wkład w rozwój Szkocji, więc trzeba pamiętać, on to miał możliwość powiedzieć bez presji wynikającej z woli obywateli. I myślę, że tak samo myślą władze Wielkiej Brytanii, tylko ze względu na to, że większość opowiedziała się za Brexitem, nie są w stanie tego wyrazić, ale nikt Polaków nie będzie wypychał. Ale czy Komisja Europejska, mając za sobą to stanowisko negocjacyjne Rady Europejskiej, będzie potrafiła skutecznie zadbać o ten interes? Ja myślę, panie redaktorze, że tak naprawdę my demonizujemy troszkę tę sprawę akurat wyjścia, ten element wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No jest cały szereg innych aspektów, choćby brakujące 60 miliardów do środków strukturalnych. Właśnie, i tutaj jest większe zagrożenie. Można tak powiedzieć, być może nie trafią do województwa świętokrzyskiego na przykład. Tak jak mówiłem na początku swojej wypowiedzi, że tutaj ja myślę, że Wielka Brytania zdaje sobie sprawę, że ci imigranci, w szczególności Polacy, są jej potrzebni do rozwoju. Polacy tam pracują, tworzą PKB brytyjskie, więc są jej potrzebni. Więc to być może jest to twarde stanowisko dzisiaj względem imigrantów. Jest jakby taką kartą przetargową, z której będzie można zejść z korzyścią dla Wielkiej Brytanii, ale w zamian wywalczyć coś, co jest dla Wielkiej Brytanii ważniejsze. Bo tutaj nie spodziewałbym się eksodusu z Wielkiej Brytanii Polaków.
To ja się zastanawiam, czy pan wolałby mieć u siebie w Polsce imigranta z Bułgarii, czy na przykład z Syrii, chociaż no, mówię, nie można generalizować, ale ja bym wolał Bułgara jednak, bo to jest pokrewny naród. Natomiast, szanowni państwo, odnosząc się do słów publiczności, ja chciałbym przyklasnąć tylko temu, o czym mówił pan Andrzej Poterała i pan Jerzy Kenik. Dokładnie tak jest, drodzy państwo, i tworząc warunki tutaj do przyjazdu Polaków z Anglii, na pewno oni by się nie wahali nawet chwili. I to, o czym wspomniał pan redaktor na samym początku, że to są ludzie przyzwyczajeni do innej jakości życia, innego sposobu funkcjonowania administracji, czyli automatycznie stwarza nam się taka presja z ich strony, stworzyłaby się na rząd, na rządzących do zmian w końcu. Być może tego się boją rządzący. I tutaj, drodzy państwo, samym podwyżką kwoty wolnej od podatku, czy do takiej wartości, jak nam zafundował rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy podwyżką płacy minimalnej, tego nie załatwimy, bo to są tylko decyzje administracyjne, a trzeba uwolnić przedsiębiorczość Polaków, żeby oni chcieli przyjeżdżać i chcieli zarabiać. Ja nawiązując do słów Marka Kowalskiego, też pamiętam ten czas, ja byłem troszkę starszy niż Marek, ponieważ, drodzy państwo, pamiętam ten zryw taki, tą jedność. Ja akurat miałem okazję wsiąść w samochód wtedy i po śmierci papieża i na uroczystości pogrzebowe dotarłem do Rzymu. I to, co się tam działo, ta jedność Polaków i ta obecność ludzi z całego świata pokazywała, jak wielkim człowiekiem, jak wielkim idolem dla wielu osób był papież. I mimo, że miał 80 lat, drodzy, 85, jak zmarł, to pociągał młodych niesamowicie. Pamiętacie państwo te sceny nie tylko z polskich miast, ale i z Placu Świętego Piotra. I szanowni państwo, co dzisiaj zostało? Ja tak sobie myślę, że dzisiaj nie zorganizowano żadnej uroczystości upamiętniającej. Może nawet nie bardzo chodzi o uroczystości. Mieliśmy w piątek w Masłowie drogę krzyżową, ale zresztą to nie jest tylko przypadek kielecki, bardzo wielu innych i świętokrzyskich w ogólnym Polsce, całej miastach. Na mszach ma być to, jest przypominane, ale poza tym nic, albo bardzo niewiele. Ja myślę, że papież przynajmniej tak mówił od zawsze, że nie stawiajcie mi pomników, prawda? Róbcie to, o czym mówię. I może tutaj te uroczystości, chociaż też by się przydały, ponieważ żeby ta pamięć w młodych pokoleniach o papieżu pozostała, przydałyby się. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy żyli tym, o czym mówił papież. I tak sobie pomyślałem, że przecież dla nas polityków tutaj siedzących, prawda? Też papież też był politykiem, pomijając jego funkcję taką religijną, o której już bardzo dużo się powiedziało. Mało się mówi o tym, że on był jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie w swoim czasie, jeżeli nie najbardziej wpływową. I miał swoją funkcję dożywotnią. Mógł korzystać z tych przywilejów władzy tak jak chciał. I proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że to był człowiek niesamowitej skromności, który po prostu zrezygnował z lektyki papieskiej, który zrezygnował z tych przepysznych strojów, z tych gronostajów. I może nam, politykom, tutaj by trzeba było spojrzeć w tą stronę. Mniej ośmiorniczek, mniej kolacji łusowych, mniej rozbijania się rządowymi limuzynami i może w tą stronę idźmy. To będzie papież patrzył z góry i się cieszył.